Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. W sumie nie wiem, czy coś się dzisiaj ciekawego wydarzy, ale stwierdziłam, że dzisiaj nagram vloga takiego. A więc tak, konie mam na obecną chwilę jeszcze w stajni, zaraz im dam jedzonko. Teraz właśnie zaczynam zamykać bramy, żeby tego kolegę puścić, bo jeszcze jest troszeczkę głupi i po prostu ucieka. No. Więc wolę mu zamknąć po prostu bramę, niech sobie pobiega po ogrodzie. Ma do tego dużo dosyć miejsca, więc tak, zamykam bramę. Kanon! Siad! Siad i czekaj! Czekaj! Siad! Czekaj! 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 A więc tak, bramę już sobie zamknęłam. I teraz mogę tego Włosia wypuścić. Siadaj, kanon. Siad? Super. Możesz iść. No, idź biegać. Możesz iść biegać. No. Super. No i poszła sobie torpeda. No a ja idę do koników. Tak, tutaj są już bardzo niecierpliwe koniki, tak, jak widać. No. Bardzo niecierpliwe. No i ja sobie zrobię teraz tutaj jedzonko. Później może kiedyś, przepraszam, mam chrypkę. Może później kiedyś wam nagram po prostu, co moje konie dostają tak konkretnie. No ale teraz sobie szybko przygotuję i no, to by było tyle z jedzonka. Danio. Danio, cofnij się. Cofnij. No i sobie teraz jedzą. No i jak sobie zjedzą, no to na pastwisko idą na cały dzień. Zobaczymy, jak dzisiaj z pogodą będzie. No, ostatnio pogoda jest dosyć taka, jakby to powiedzieć, mokra. No, także zobaczymy, czy coś się uda dzisiaj więcej porobić z konikami, czy pogoda nam to nie pozwoli, bo jest dosyć tak pochmurno bardzo. No. I oczywiście już ciekawski piesek. No, także tak. Idę po drugiego konia, a ktoś mi złapał uwiąz. I stwierdził, że to będzie bardzo fajna zabawa. No więc tak, konie już na pastwisku. Ceylon już sobie tam leci. No. No ale jak widzicie, no dzisiaj jest bardzo pochmurno. Ciekawe, czy nie będzie znowu padać. No. Mam nagrane coś trochę, jak co takie te ulewy były, co zalewało, bo mieliśmy tutaj również trochę pozalewane. Także nie wiem, czy z tego coś zmontuję, zobaczymy. No ja się standardowo biorę za ogarnianie boksów, napełnianie siatek. Czyli taki nasz standard. Tak samo trzeba mi tą wodę wylać, napełnić świeżą. Także taka teraz brudna robota. No dzisiaj na maksa leje. No to jest w ogóle już któryś dzień z kolei, to tak leje. No właśnie konią paszę. Nie wychodzą w ogóle, bo no, woda wszędzie stoi. I po prostu jest dosłownie tak jak teraz. To też właśnie do papug.
Zaraz mi tutaj właśnie nam jeść. Zaraz zobaczycie, jak zrobiliśmy to. O, trochę, no widzę, woda się wlewa. No ale generalnie już nie mają tych klatek w środku. Za to mają właśnie o taką przestrzeń, gdzie są właśnie powieszone te wszystkie karmeniki. One sobie tam dowolnie wchodzą. Tam też są takie drążki zrobione do siedzenia. No. No może tak trochę lepiej to będzie widać. Jest ciemno, ale mam nadzieję, że coś widać. Bierze się właśnie za opakowanie siatek, bo niestety no leje jak no strasznie leje. No i konie nie wychodzą, więc chcę sobie naszykować wszystkie worki, żeby po prostu im zmieniać, jak się skończą. No. Widzę, że nawet mojemu kotu nie pasuje ta pogoda. No. Przed chwilą wyszła sobie, a już wraca sobie ze stodoły. No. Gdzie Mofina? No. Generalnie zapakowałam wszystkie worki, jakie posiadałam. Także zaraz będę dawać je koniom. Również dostaną dodatkowo słomę. Niestety mam tutaj tak ciemno, że no chyba widać trochę tej słomy, ale kurczę, jest tak ciemno, jak włączyłam, że tak powiem, latarkę jeszcze dodatkowo, no to znowu jakaś mgła się mi zrobiła w telefonie, więc niestety widać to, jak widać. Także ja ruszam do koni. Niestety nie mam jak wam postawić telefonu, bo w dalszym ciągu pada. W dalszym ciągu leje. No i przeważnie mój telefon był w tym miejscu postawiony, ale no nie mam jak postawić go, niestety. I tak, konie sobie już zajadają. Dostały dodatkową porcję słomy, czyli po całej kostce dostały. Dodatkowo. No. Także teraz tylko sobie to muszę rozgrzebać po całości. Przynajmniej Denia tak lubi. Jest trochę lepsza pogoda. W dalszym ciągu pozachmurzane, ale minimalnie słoneczko wyszło. Wziąłam sobie właśnie Denian do lążownika. A tutaj takie tarzanko wjechało. No. Tak. Brudny koń to szczęśliwy koń. Tydeniu. No co? Pop, 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 pop. Ogólnie muszę naprawić sobie tą tutaj beleczkę, co tutaj jest normalnie. Niestety wygląda to tak, że się wyłamała. W sensie jeden z koników ją wyłamał. Albo ten. Albo ten drugi. No. Któryś z chłopaków ją wyłamał i od dłuższego czasu zmierzam ku temu, żeby ją w końcu naprawić, ale jakoś mi to nie wychodzi. No. No a Denia sobie coś próbuje stępować, ale no, że teraz ja się skupiam na telefonie, no to oczywiście to jest takie, to się nie skupia na mnie. W sumie ja też się wtedy nie skupiam na nim, więc jest mi ciężko, że tak powiem, tak nagrywać. Nie mam teraz statywu. Mój statyw się niestety wyłamał. A miałam taki właśnie... O, tutaj widać. Właśnie, który z kolegów wyłamał tą deskę. Tak. Tak właśnie oto szuruburu robi sobą, no. A drzewo mają. Drzewo jest wyślizgane.
Także jednak to też daje radę najwyraźniej. No. Gdybym miała właśnie ten mój statyw, ale niestety mi się połamało, to bym go sobie przyczepiła w pewnym miejscu, żebyście po prostu mogli oglądać to, żebym to mogła sobie nagrać. Ale jest mi po prostu tak ciężko, a nie chcę jedną ręką po prostu nagrywać, a jednocześnie się skupiać na koniu. Także niestety tym razem nie zobaczycie, jak wygląda moja praca z nim. Może kiedyś mi się to uda nagrać.